fajny ten freestyle football. Zobaczę, czy są jakieś turnieje, może wezmę w jakiś udział. Zobaczmy. Turniej freestyle football. O! Just Freestyle. Fajny kanał. Po co on tu przyjechał? On nic nie umie. Ja nie mogę, ale on jest słaby. Ale debil, zrób mu zdjęcie. Czego on tutaj szuka? Weź lepiej wracaj do domu. A może zacznę zbierać znaczki pocztowe? Scenka, którą widzieliście, jest niestety odzwierciedleniem większości początkujących freestylerów. Ja jestem Brzezik, to jest kanał Just Freestyle i w dzisiejszym odcinku opowiem wam, kiedy pojechać na pierwsze zawody freestyle futbolowe. Każdy początkujący freestyler, kiedy zaczyna myśleć o turniejach freestyle futbolowych, zaczyna zastanawiać się, kiedy zadebiutować. Może kiedy będę mieć 18 lat? Kiedy będę mieć na tyle umiejętności, by wygrać zawody? Nie tędy droga. Czyli kiedy jechać na pierwsze zawody? Odpowiedź tutaj, moi drodzy, jest bardzo prosta. Jak najszybciej. Tak, dobrze słyszycie. Nie ma co zwlekać z debiutem i najlepiej jest rozpocząć swoją przygodę z turniejami i zaczynać zbierać doświadczenie właśnie jak najszybciej. Mamy w ciągu roku do wyboru mnóstwo turniejów, czy to Mistrzostwa Świata, Europy, Polski, Puchar Polski, Mistrzostwa Under 18, dla kobiet, dla mężczyzn, dla małych i dużych. Jest naprawdę co wybierać. Ale Brzezik, ja dopiero zacząłem grać. Ja jeszcze nigdy nie byłem na scenie. Ja się zbłaźnię, wszyscy będą się ze mnie śmiać. Zrobię sobie siarę. No ale gdzie indziej masz zdobyć cenne doświadczenie, jak nie na zawodach, jak nie na prawdziwej scenie freestyle'owej? Gdzie indziej spotkasz tylu freestylerów, którzy dadzą ci tak cenne rady? Gdzie indziej nauczysz się na swoich błędach, jak nie na turnieju? Gdzie zwalczysz swoje pierwsze stresy, jak nie na swoim debiucie, na eliminacjach? To jest ogromne społeczeństwo, które ma tę samą wielką pasję do piłki. Wszyscy chcą robić sztuczki i na pewno nie będą się z ciebie śmiać. Wręcz przeciwnie, otrzymasz ogromne wsparcie i na pewno zarażą cię do tego sportu. Kiedy wrócisz z tych zawodów, to będziesz ogromną motywację do dalszych treningów, więc myślę, że to są same pozytywy. Nie zbłaźnisz się, freestylerzy ci pomogą, nie będziesz sam, ponieważ będzie tam mnóstwo innych młodych freestylerów, bo na turniejach jest naprawdę wielka mieszanka pokoleń. Są mistrzowie świata obok początkujących, są w tym samym miejscu i naprawdę nie ma tutaj miejsca na wyśpiewanie się z kogoś innego, bo ten umie mniej. To nie jest piłka nożna. W piłce nożnej takie rzeczy są. We freestylu każdy każdego wspiera, naprawdę. I mówię to wam jako osoba, która jeździ regularnie na wszystkie zawody. Dobrze, Brzezik, ale ja jestem jeszcze dzieckiem. Jestem jeszcze niepełnoletni. Mama mnie nie puści tak daleko. Słuchajcie, nieważne ile macie lat, możecie jechać na turniej, czy jesteście niepełnoletni, czy pełnoletni. To już oczywiste, że jak jesteście pełnoletni, że możecie. Możecie jechać z mamą, z tatą, z opiekunem, ewentualnie jak jedziecie sami, również jesteście bezpieczni. W mojej sytuacji to było tak, że moja mama mnie puściła na turniej pod warunkiem, że pojadę z osobą pełnoletnią, która będzie się mną zajmować, mieć na mnie oko. No i pojechałem z Pawłem Skórą z Wrocławia do Lubasza na mój debiut, więc jak widzicie, jest też również i taka opcja. Zatem młodzi freestylerzy są jak najbardziej mile widziani na turniejach. No dobra, Brzezik, ale pojadę na ten turniej i co? Mam mieć batelkę z Szymonem Skalskim, z Michałem Rycajem? No przecież ja nie mam szans! Słuchajcie, nie musicie od razu batlować się z Szymonem Skalskim, z Michrycem czy z Erlendem. Chociaż z drugiej strony, moim zdaniem, myślę, że to byłoby dobre doświadczenie, gdybyście wystartowali w Open Battlach. Ale oczywiście z myślą o najmłodszych jest kategoria Rookie lub Under 18. Rookie, czyli poziom średnio zaawansowany, Under 18, czyli jak sama nazwa mówi, dla freestylerów poniżej 18 roku życia. W tych kategoriach mogą się wykazać freestylerzy młodsi, dopiero zaczynający swoją przygodę z freestylem. Równolegle odbywa się konkurencja Open, czyli ta główna kategoria. Więc macie naprawdę świetną okazję, by wziąć udział i pojedynkować się w swojej kategorii z osobami, które mają również taki poziom zaawansowania jak wy. No i to jest naprawdę fajne, bo jak ja zaczynałem z freestylem, kiedy miałem poniżej 18 roku życia, czegoś takiego nie było. I no żałuję, no szkoda bardzo, bo chętnie bym brał udział w takich kategoriach, chociaż za moich czasów,
za moich czasów, jak to brzmi. Za moich czasów był Your Life, Your Freestyle i turniej w kategorii średnio zaawansowany, więc to też była bardzo fajna opcja, by zagrać jako osoba początkująca i spróbować swoich sił. Ale Brzydzik, ja mam tak daleko na turnieje, no ja mieszkam na jakimś zadupiu. I tutaj przywołam, moi drodzy, przykład Lipy. Chodź tutaj, pokaż się. Lipa mieszka najdalej, jak się tylko da. W Lublinie. Zawody zazwyczaj odbywają się na środku Polski, na zachodzie Polski, więc Lipa musi spędzić niemal cały dzień w pociągu, jeżdżąc na turniej. Czy to mu przeszkadza? Jak widać, nie. Więc myślę, że dla takich świetnych wspomnień, dla doświadczenia, dla swojej pasji warto przeczekać te 10 godzin w pociągu. No to nie jest nic strasznego. Więc ominijmy te kwestie. Więc widzicie, nic nie stoi na przeszkodzie, byście pojechali teraz z marszu i zadebiutowali na jakimkolwiek turnieju. Jeśli naprawdę nic nie potraficie, nie musicie brać udziału w turnieju. Wystarczy, że pojedziecie tam i pobędziecie tam z freestylerami. I gwarantuję wam, że wasz poziom podskoczy o kilka leveli do góry. Ta atmosfera, ludzie, ta piłka ciągle podbijająca się, w ciągłe wykonywanie kółek wokół piłki, które widzisz, to wszystko sprawi, że zdobędziecie ogromną motywację, zdobędziecie wiedzę na temat tego, jak zrobić dany trik, w jakim kierunku iść we freestylu. Może to będzie lepsze dla was, może by ten trik spróbować, może tego się nauczyć. Kiedy jechałem na swoje pierwsze turnieje, to z każdego z nich wracałem z nową nauczoną sztuczką. Naprawdę. Turnieje freestyle'owe mają taką moc, że czujecie, że możecie więcej i w rezultacie możecie nauczyć się nowej sztuczki. Więc słuchajcie, nie warto chować głowy w piasek. Jedźcie na turniej, zdobywajcie doświadczenie, bo siedząc w domu, nie że nic się nie nauczycie, ale tak cenne doświadczenie nigdzie indziej nie zdobędziecie jak nie na turnieju. Siedząc w domu i po prostu oglądając te klipy z turnieju, nic to wam nie da. Ja zacząłem swoje treningi w 2011 roku, a na swoje pierwsze zawody pojechałem dopiero rok później, czyli w 2012 roku na Lubasz Freestyle Night. I powiem wam, że według mnie to jest stanowczo za późno. Powinienem dużo szybciej pojechać na jakikolwiek turniej, bo mój progres od 2011, przez cały 2011 rok to był taki malutki, ale po tym turnieju to po prostu mój poziom wzrósł o tyle. Moja wiedza na temat sportu, poznałem wielu freestylerów, przed turniejem znałem tylko może dwóch. No i ten wyjazd na turniej sprawił, że momentalnie zrezygnowałem z piłki nożnej, bo grałem wtedy w klubie piłkarskim. No. Zebrałem takie doświadczenie i taką motywację, tak już trenowałem na serio freestyle, że rok później, na tym samym turnieju, na Lubasz Freestyle Night 2013 przeszedłem pierwszy raz swoje eliminacje. A to wszystko dzięki temu, że równy rok wcześniej zadebiutowałem. Gdybym nie pojechał na turniej, to nie wiem, czy by mój poziom we freestylu tak wzrósł, jak wtedy wzrósł. Czy byłbym taki sam freestylerem jak dziś? Być freestylerem, czy nie być freestylerem? Zadebiutować? Czy chować głowę w piasek? Ponadto na takim turnieju możesz poznać wielkie sławy freestyle'owe z naszego kraju, albo ewentualnie jak pojedziesz na Super Bowl do Pragi, z całego świata, bo do Pragi jeżdżą najlepsi freestylerzy z całego świata. Masz ich po prostu pod ręką, są po prostu... Jesteś częścią ich tak naprawdę. To nie są osoby, do której patrzysz z boku. Jesteś tak naprawdę częścią tego świata. I to jest naprawdę świetne w tym sporcie. Że jedziesz na turniej i jesteś po prostu częścią tego całego świata. Możesz normalnie w świecie podejść do Ricardinho, Erlenda, Michryca i porozmawiać, zadać pytanie, pogadać, co z tym free, pograć z nim, no to naprawdę jest świetne. To jest fajne w tym sporcie to, w tym środowisku, że każdy traktuje każdego jak równy z równym. Wyobrażacie sobie, że jak jesteście w klubie piłkarskim, to pogracie sobie jak równy z równym z Ronaldo? Bo jesteście też piłkarzem? Nie. Ronaldo ma ochronę, nie podejdziecie do niego. Do Ricardinho, do Erlenda podejdziecie, pogadacie z nim. Więc to jest następny powód, dlaczego warto pojechać na taki turniej. Pamiętajesz? Po prostu, trenujcie. Dziękuję, All Polish Guy. Pierwszy występ na zawodach, debiut, to nie będzie wasz najpiękniejszy występ w waszej karierze. I to mówię z doświadczenia swojego i innych freestylerów. Pierwsze wystąpienie, pierwsze zetknięcie się z tą sceną sprawi, że będziecie się niesamowicie stresować. Nogi wam będą się trząść, nie będą wam wychodzić wszystkie triki, może nawet i nic wam nie wyjdzie, ale o to chodzi, no tak naprawdę o to chodzi. Musicie się przełamać, musicie to przeżyć po prostu, by po tym debiucie usiąść, nawet zobaczyć nagranie, przeanalizować swój debiut, poprawić swoje błędy i następne eliminacje gwarantuję wam, że lepiej wam pójdą. Takie są debiuty. No, mój pierwszy występ, jak widzicie teraz na przebitkach,
No poszedł fatalnie, popatrzcie ile dropów. Nogi mi się strasznie trzęsły, ja po prostu nie wiedziałem co ja tam robię. Nagle moje umiejętności spadły o 5 leveli w dół. W dodatku komuś piłka wpadła na moją scenę, to jeszcze bardziej się zestresowałem. No fatalnie mi wyszedł ten debiut, no nic takiego nie pokazałem. Ale to było cenne doświadczenie, to był krok milowy w mojej karierze freestyle'owej. No dzięki temu występowi wiem z czym to się je, jak wyglądają eliminacje, jak przygotować się do tych eliminacji. No i musicie właśnie się przede wszystkim nastawić na to, że co ma być to będzie. Nie stresujcie się tym, że fatalnie wam pójdzie, bo nie pójdzie wam najlepiej w waszej karierze. Po prostu musicie przebrnąć ten pierwszy występ. Potem już będzie tylko lepiej. Ale nie będzie lepiej, dopóki nie zaczniecie. Tak, taka filozoficzna kwestia. Przestańcie się bać, nie wstydźcie się, pojedźcie na turniej, spotkacie się z nami, freestylerami. Ten cały świat freestyle'owy, który spotkasz na turnieju, sprawi, że na pewno będziesz chciał zostać w tym sporcie. Więc... jedź na turniej, mój człowieku. Ej, nagrywasz mnie? Nagrywam cię. Chłopie, ty patrz. To jest tego, patrz. A, przepraszam. Fajnie, no już tak się nie znam. Fajnie. W ciągu roku w Polsce mamy naprawdę mnóstwo turniei. Między innymi, jeśli chcecie sprawdzić się na turnieju dla początkujących graczy, to w czerwcu organizujemy Just Freestyle Cup, czyli taki turniej specjalny dla naszych widzów, dla osób średnio zaawansowanych, dla osób, które też zaczynają ze sportem, więc to jest naprawdę świetna okazja, by spróbować swoich sił. W opisie filmu możecie zobaczyć relacje z tego turnieju i oczywiście zobaczcie, jak wyglądają relacje do innych turniejów. My po to robimy te relacje, by was zachęcić, byście pojechali, by nasze społeczeństwo freestyle'owe było o wiele większe. Mamy relacje z Lubasz Freestyle Night, z Błaszki Freestyle Cup, z Super Bowla, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Świata organizowanych przez Red Bull. Jest naprawdę co oglądać, zobaczcie, jak wygląda turniej freestyle'owy od kuchni. Mam nadzieję, że jakoś was zachęciłem, byście pojechali na turniej. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy na najbliższym turnieju, a najbliższy turniej jest w Lubaszu, Lubasz Freestyle Night. To jest największy turniej w Polsce, międzynarodowym. Również jest tam kategoria Under 18, więc jeśli jesteś poniżej 18 roku życia, chciałbyś spróbować zadebiutować, to jest świetna okazja. Zapisy do tego turnieju są do końca tego roku, więc naprawdę zachęcam. Lubasz Freestyle Night to jest mój ulubiony turniej. Tam debiutowałem, tam po prostu miałem swoje najlepsze osiągnięcia i już nie chodzi mi tylko o osiągnięcia sportowe, ale też takie swoje, indywidualne, to, że się przełamałem, to, że się nauczyłem wielu nowych trików, to, że poznałem świetnych freestylerów. Lubasz Freestyle Night to jest magiczny turniej, naprawdę. To by było na tyle, na koniec jeszcze przypomnę o naszym specjalu, który robimy z okazji pierwszego roku naszego kanału. Jeśli chcesz pokazać, co potrafisz robić z piłką, to teraz masz świetną okazję, ponieważ robimy ogromną kompilację trików, akcji freestyle'owych naszych widzów. Musisz mieć tylko naszą koszulkę i wysłać akcję na naszego maila. Jeśli nie masz naszej koszulki, to śmiało pisz do nas na Facebooku, my po taniości ci załatwimy i będziesz częścią Just Freestyle Team. To by było na tyle, mam nadzieję, że widzimy się w Lubaszu. No i żeby dobrze wam wyszedł ten debiut, to pamiętajcie, po prostu trenujcie. Trzymajcie się, Eldo!